Zawody pływackie pod nazwą Umiem Pływać, można dodać i to jeszcze jak, to nie tylko rywalizacja, to także radość i zdrowie. Dzieci pływały jak żaglice, czyli jak najszybsze ryby na świecie. Ale jak ma się taki doping, to nic dziwnego. Bardzo mocno przeżywam, ponieważ to jest właśnie mój klub, stworzony właśnie tutaj z nauczycielami ze szkoły podstawowej numer 2. Mocno przeżywam te dzieci, bo jestem po prostu zaangażowana w nich. Także przeżywamy to wszyscy mocno, bo mocno im dopingujemy. Całe serce dajemy tym dzieciom, tej pracy, więc chcemy po prostu, żeby byli numer jeden. Zawody, w których brało udział ponad 40 dzieci, były organizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania. Docelowo program powszechnej nauki pływania obejmuje klasy trzecie. W związku z pandemią, z remontami na pływalni, niektóre szkoły zostały odroczone. I dopiero w klasach czwartych odbywa się program powszechnej nauki pływania. Stąd dzisiaj się tutaj spotykają. Jak się okazuje, coś w końcu wygrało z telefonem i komputerem. To woda, która dodaje siły i zdrowia. Lepsze jest zdobywanie medali i dostawanie pieniędzy za to. To jest fajne, a tata może postawić komputer potem. A trening czyni mistrza. Tutaj dzieci bardzo aktywnie uczestniczą w programie. Swoje umiejętności też pogłębiają w jakichś tam klubach, prawda? Także na pewno ta powszechna nauka pływania będzie takim dobrym startem do robienia wspaniałej kariery w przyszłości. Dopingowali nauczyciele, dopingowali rodzice oraz babci i dziadkowie. Bardzo gorąco trzymałam, kibicowałam, ręce mam całe mokre. Dzieciaki świetnie sobie radziły, najważniejsze, że ukończyły. A o zwycięstwo, to wiadomo, że najlepsi muszą wygrać. Najlepsi zawodnicy z zawodów wypłynęli z medalami i nagrodami.